Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu, vlogu szczególnym, bo na 80 tysięcy. Jest nas już 80 tysięcy, jeszcze sobie tego nie umiem jakoś tak w głowie wyobrazić. Słuchajcie, dzisiaj, jak już widzieliście w tytule, będzie rozdanie. Dzięki Natural Mojo mam dla Was super prezenty, ale to pod koniec. Mam też dla Was specjalne inne niespodzianki, ale to już zostawimy troszeczkę później. Póki co zapraszam Was do vloga takiego naszego, weekendowego. Będą porządki jesienne, bo dzisiaj muszę powymieniać wszystkie ciuchy, także zaproszę Was też do szafy. Ale wiem, że wiele osób pytało o to, czy będzie taki filmik, więc tak, będzie po trochu ze wszystkiego. Zapraszam. Jak widzicie, jestem już w szafie. Puchanie akurat w szafie, bo tutaj są zimowe rzeczy. Tu jest całe pudło. To już są odłożone letnie. Dzięki, Anusiu. Nie potrafię w rozpuszczonych włosach. Jak coś robię. Dlatego najczęściej mam kucyk. Bo najczęściej coś robię. Ciepło jest. Hanusia dzisiaj miała tenis. A tak w ogóle, słuchajcie, to jest dużo nowości u nas. Dzisiaj Zuzia pojechała na ostatnie zawody. Ale takiego pecha miała akurat. Bo ostatnie zawody tak naprawdę miały być tydzień temu dla nich, ale niespodziewanie dostali się do etapu stanowego i byli wszyscy niesamowicie zaskoczeni. Zresztą dziewczyny miały trzecie miejsce, chłopcy mieli drugie miejsce i w tym tygodniu, właśnie dzisiaj, teraz są na zawodach, chłopcy właśnie wystartowali, a Zuzia, kiedy to było? Dwa dni temu, trzy dni temu? Na treningu zwichnęła nogę, tak jej spuchła. Bolało ją strasznie, w ogóle ją tam z tego treningu odwieźli do szkoły, tam od razu miała opatrzoną tą nogę, obłożoną lodem. Wiecie, w tej szkole akurat mają takich ludzi, którzy się zajmują sportowcami. Na koszykówce. Mhm. Pojechała do tej sali i tam się nią zajęli. Natomiast jak przyjechała do domu, robiliśmy jej też zimne okłady. No i niestety ta opuchlizna nie zeszła. Jeszcze dzisiaj jej trenerka pisała, że ma nie biec, bo zaczyna od poniedziałku koszykówkę. Także pojechała dzisiaj z nimi, zawiozłam ją do szkoły, pojechała im kibicować, dopingować. Dzisiaj też wieczorem mamy imprezę w domu u jednej z dziewczyn. Mama zaprosiła właśnie wszystkich uczestników z rodzicami. Ja tam robię jakieś przystawki, więc robię porządek w szafie, a potem się biorę za przystawki i jedziemy tam na szóstą. Hanusia natomiast miała ostatnio, w tym tygodniu, przez 4 dni z rzędu codzienne treningi, takie próby jakby do tego, żeby się dostać do drużyny koszykówki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Zuzia dostała się do tej drużyny, jak była w middle school, w trzeciej klasie, czyli w ósmej. Tym razem było bardzo dużo chętnych. Przy czym do zespołu potrzebowali 15 osób i 3 takie zapasowe. 10 dziewczyn już było z poprzedniego roku, a chętnych było 28 dziewczyn, więc no, była bardzo duża rywalizacja. I słuchajcie, Hania się dostała jako rezerwowy gracz, ale co jest najważniejsze, bo Hania jest teraz w 7 klasie, to, że będzie miała codzienne treningi po szkole właśnie. Mówisz o 5, tak? O 5 będą te treningi. I to tak mniej więcej jest chyba półtorej godziny, nie? Mhm. Także wiemy, że na pewno będzie lepsza. Oprócz tego zapisałam jeszcze i Hanię, i Sebastiana na koszykówkę jakby z naszego powiatu, tam gdzie zawsze chodzili. No i wszyscy się tak cieszymy, że Hanusia się dostała. Będzie miała dużo zajęć teraz. Ale no, dzisiaj już ćwiczyłaś z tatą. Oprócz tego jeszcze ma tenis. Dzisiaj miałaś tenis. Dzisiaj dałam jej kupioną piłkę. Piłkę ci tata kupił. Zasłużyłaś, no. W nagrodę. No, także dziewczyny teraz od poniedziałku obydwie zaczynają koszykówkę i w tym najbliższym tygodniu też dostanę wiadomość właśnie z tej koszykówki powiatowej, kiedy zaczynacie, mają mi dzwonić. Dobra, mogłam już coś robić i gadać. Tak zawsze jest. Tu są jakieś letnie koszulki. Powiem Wam mniej więcej, jak ja to robię.
Hanusia, tu są twoje rzeczy do malowania chyba, co? Musimy je gdzieś dać, może do góry je wrzucimy. W każdej szafie, prawie w każdej szafie. Nie, w każdej szafie. Oprócz Sebastiana, bo Sebastiana rzeczy mam u siebie. W każdej szafie mamy takie pudło. Nie, tylko u mnie mamy. A Zusia nie ma tego? Aha. Mama co ma w tych pudłach? Takie stare pamiątki i... Okay. Bardzo dobrze, pamiętam, masz takie. Więc tylko u mnie jest takie duże pudło. Dobrze. U mnie. W takim razie tylko u mnie i tylko u Hani są pudła z rzeczami na wymianę. Także nie ma tego dużo, bo... W sumie tutaj są tak naprawdę dwa sezony. Albo jest bardzo gorąco, albo się potem od razu robi bardzo zimno. Aczkolwiek w przyszłym tygodniu, na przykład w ciągu dnia jest, ma być ponad 20 stopni. Ale nadal poranki są bardzo chłodne, bo nawet mogą być tak, że mogą być koło zera, a w ciągu dnia wzrasta temperatura o 20 stopni. Są bardzo duże przeskoki. Dobra, to mamy nawet jakieś skarpetki. A, jedzenie będą cały czas. Hanusia robi swoje kolczyki. Hania, to jest twoje onesie, nie? Jest. Mamy onesie i teraz robię sobie tak, że wyciągnę sobie, wyrzucam sobie z tego pudła, zresztą tu mam pudło. Tylko gdzie mam sobie dać te pudło? Damy je... Ten wire, tutaj on dam w ogóle nie jest bendable. Jest bardzo... Bo to są specjalne szczypce do tego, Hania, chyba wiesz? No wiem, dłużej mam, ale to jest schowane. Dobra, tak będzie łatwiej. Wyrzucam sobie wszystkie rzeczy i tutaj mam puste pudło, do którego będę chowała teraz wszystkie letnie rzeczy, zanim wyłożę rzeczy zimowe. Będą te rzeczy, które są na zimę, będę sprawdzać, które są do prania, bo nigdy nie robię tak, że piorę rzeczy i potem je chowam wyprane. Bo jak się wyciągnie takie rzeczy, które leżały, to tak, niektóre tak, nie mają fajnego zapachu, więc tak potem wolę je. Na przykład te łązy też wybierzemy. Najczęściej swetry też mają taki zapach i te swetry też oddają ten zapach na inne rzeczy, więc wolę to na świeżo. Dobra, działamy. Zuzi, część do oddania i no zobaczymy, co Zuzia z tego wybierze. Podejrzewam, że niewiele, bo gusta Zuzi się mocno zmieniły w ostatnim czasie, ale zobaczymy, może Hania sobie potem coś wybierze z tego. Na pewno zostawi sobie tą brązową bluzkę, bo ona ma dużo ostatnio takich brązowych, zielonych. No, ale zrobiło się miejsce, Hania ma póki co tyle. No, nie za dużo. Nawet tutaj. Fajnie, bo ma te sukienki. Tą jedną ma od Zuzi jeszcze, a tą ma z ubiegłego roku. Jeszcze będzie ok. Jest śliczna ta sukienka. To było z Zary? Co? Tak, to była z Zary. To jest na 13-14 lat, więc jest ok. Mam na filmie. No. A to są nowe spodenki Hani, które może nosić. Geterki długa, albo rajstopki. O, rajstopki. Długa koszulka i to będzie też fajnie wyglądać. Okej. Także tak, tyle. Tutaj wzięłam rzeczy, parę rzeczy jest do prania. Tu w korytarzu jeszcze mamy czapki, szaliki, które będą też jeszcze do przeprania, zanim zaczniemy je używać. Kurtki już wszystkie wyprałam ostatnio. Także zobaczymy, co z tego. O, moje szaliki. Wszystkie te moje szale są takie ogromne. Ja lubię takie duże szale. No, a tutaj mam już pudło na buty. Tu już są niektóre buty spakowane.
te dwie zanoszę do garderoby swojej i teraz będę robiła porządki u siebie w szafie. Witam ponownie, tym razem w mojej szafie. Czekajcie, bo telefon sobie wziąłam. Zrobiłam sobie kawę, żeby było przyjemnie. Zaraz sobie włączę fajną muzykę. Nie powiedziałam wcale, że to świąteczna muzyka, ale taka świąteczna jazzowa. Bo dziewczyny mi zabroniły na razie puszczać świąteczną muzykę. Powiedziały, że jest za wcześnie, że znowu się zmęczę tym. No, ale słuchajcie, będzie już coraz więcej takich tematów świątecznych z tego względu, że tutaj to całkowicie wygląda inaczej niż w Polsce. W Polsce to jest tak, że jak się święta zaczynają, to najczęściej dekoracje robi się tuż przed świętami. U mnie w domu zawsze się choinkę stawiało w Wigilię, taka jak jest tradycja. Natomiast jak ja bym tutaj miała zrobić dekoracje w Wigilię, to bym się bardzo króciutko tym cieszyła, bo tutaj wszyscy ściągają tuż po świętach wszystkie dekoracje. Na osiedlu, tak jak Wam kiedyś mówiłam, mamy HOA, który ma swoje prawa i według tych praw powinno się na zewnątrz przynajmniej ściągnąć dekoracje do 6-7 stycznia. Także na zewnątrz na pewno będziemy robić pod koniec listopada, a to wcale nie jest tak szybko, bo słuchajcie, ostatnio w ostatnim vlogu, kiedy ja to mówiłam? W ostatnim vlogu tak zastanawialiśmy się z Tomkiem, no ciekawe, kiedy sąsiedzi zaczną robić dekoracje. I słuchajcie, było Halloween, na drugi dzień w niektórych domach były ściągnięte Halloween, naprzeciwko nas nawet sąsiad zrobił tak, że ściągnął dekoracje halloweenowe i wystawił już świąteczne. Więc no to było pełne zaskoczenie, a teraz każdego dnia, jak na przykład jadę wieczorem, to już widzę w wielu domach choinki w domu, w środku się świecą, więc... Widzicie, tutaj jest to o wiele szybciej, tylko dlatego, że ludzie po prostu ściągają to szybko, więc tą atmosferę świąteczną mają o wiele szybciej, tylko dlatego, że ona się potem szybciej kończy. Ale dobra, koniec gadania, zabieram się za porządkowanie tego. No i tak jak widzieliście, uchani, to właśnie najlepiej jest zrobić najpierw porządki, zobaczyć co się ma, a potem ewentualnie wybrać się na zakupy. U mnie akurat nie będzie tego, ja będę potrzebować na pewno jakiś sweter nowy i klasyczne dżinsy, które szukam już od jakiegoś czasu. I to tyle, natomiast no Hanulka z wszystkiego, ona tak podskoczyła, tak dużo urosła, że no wyrosła z wielu rzeczy i na pewno te niektóre rzeczy, które tam widzieliście, na pewno też będą za małe, bo jeszcze ich nie zdążyła przymierzyć. Co do butów, to te takie fajniejsze, delikatniejsze buty właśnie sobie chowam tutaj do tych moich pudełek, może Wam pokażę. Tutaj mam te pudełka na buty, zaraz sobie wyciągnę też tutaj z tych pudełek zimowe buty. Tu mam pełno takich, wiecie co, śmieci, od razu to będę wyrzucać, bo to są na przykład opakowania na prezenty, jak ktoś ma urodziny albo coś, to właśnie tu przychodzi pakować. Jest marker, chociaż to mogłabym zostawić już za niedługo. O, jest papier to nawet świąteczny, bo ostatnio sobie już go wyciągnęłam. Też tutaj w mojej szafie chowam prezenty, więc cisza. Dobra, tu mam jedne. Tu mi się te nie zmieszczą. Te mi się zmieszczą. Te nowe z Polski przywiezione. Okay. Te mogę sobie już teraz wyciągnąć. Ktoś mi ostatnio pisał o tych butach na temat w ogóle Wojasa i serdecznie Ci dziękuję i pozdrawiam. Ten ktoś, kto pisał, to wie, o kogo chodzi, bo pisała do mnie dziewczyna, która pracuje w Wojasie. Kazała mi pozdrowić, bo ja ostatnio Wam pokazywałam moje mokasyny, które przywiozłam z Polski, właśnie z Wojasa. Uwielbiam buty. Uwielbiam właśnie w Polsce, jak jestem, to zawsze muszę kupić jakieś buty. Patrzę jeszcze, co tu mam. Takie pełne butów. O, tutaj jeszcze te buciki. Dobra. I może jeszcze sobie wyciągnę te baleriny na dół. Okej. Okay. Okay, a teraz już ciuchy.
godziny później posprzątane. Tyle tego jest. Sam raz. Najważniejsze, że jest porządek. Tu mam już świąteczne rzeczy odłożone. To przesunę na chwilę teraz. Co przesunę? To. Aha, to na swetry, tak? Ten wieszak. Ten wieszak jest super. Bardzo go lubię. Ten sweter jest fajny. Ja też to lubię. Bardzo lubię ten sweter. Też są ten. A to jest mój ulubiony sweter. Ten mam tak długo już, tyle lat. To jeszcze z Austrii. Z outletu. Tak? Na co? Na buty? Czy na swetry? A buty. No i sweter. Ja nie trzymam moich butów, ja nie mam tak dużo butów. Hania dostała koszulkę, którą bardzo chciała od mamy. I chodź, skończyłam moje kluczyki. Kluczyki. To jest Charizard z Pokémon. Czekaj, bo nie widać się. O, teraz widać. Dzień dobry, jak widać w kuchni szaleństwo. Co Hania robi? Takie ciasto cytrynowe. Cytrynową babkę, tak? Babkę cytrynową. Okej. Okay. Tutaj Zuzia szaleje. Zuzia co robi? Omlet. Zuzia robi omlet. Zuzia, co masz za koszulkę? Jej! A wczoraj opowiadałam właśnie o tym. Zuzia, opowiedz, co jest w tym omlecie. No, brawo! Spina, papryka, cebula, mozzarella i szynka szwedzka. I cebula, a nie, już miałam cebula. Zamiast szynki szwedzkiej można dać trochę boczku, nie? I mozzarella. I mozzarella. Powiedziałam. Mhm. I sól. I sól. A myślisz, że jeszcze dać? Nie, tak, jest okej. Okay. Wszystko masz. Hanie jest skomplikowany, ma tutaj przepis otwarty. Yeah. Ja. Czemu tu jest czapka? A pod tutaj ten, masło. Ogrzewasz masło. 3 minuty później już gotowy omlet. No. Będziesz jeszcze coś robić, Zuzia, czy już wyłączyć? A, fajnie wygląda. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me, for I pass out. I'm too lonely to be done. I'ma drink at this page. Ćwiczone. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek, ten wyjątkowy odcinek, powstał we współpracy z Natural Mojo. Nie to, że nie powstałby bez współpracy z Natural Mojo, natomiast nie byłby taki przyjemny, bo to właśnie dzięki tej firmie mamy dzisiaj rozdanie. Jest to jedna z niespodzianek, którą ogłoszę na koniec. Póki co pokażę Wam też, co ostatnio zamówiłam. Nowe produkty, tak jak Wam wspominałam, które także będą między innymi w rozdaniu. Tak, zacznę od tego szejki i wzięłam nowy smak szejka, który dzisiaj sobie przygotuję. To jest Fit Hazelnut, ale ten już miałam. Szukam mojego Fit Shake'a, którego jeszcze nie miałam. Fit Cookie, Zuzia, twój ulubiony. Chociaż nie, ty mówiłaś, że Fit Cookie i
lemon. I fit lemon. Lemon muffin chyba, nie? Jakoś tak. No. Lemon muffin. No. Trzecia szansa. Fit strawberry. Tego też jeszcze nie miałam. To jest ten truskawkowy. To ostatni musi być. Oczywiście. Ciekawe, kto zgadnie, jaki smak mogłam zamówić. Fit cappuccino. W paczce miałam jeszcze vegan bowl i tutaj mam akurat ten ananasowy. Bardzo fajny, to chyba mój ulubiony. Drugi to jest blueberry cardamom, ale na pewno mój ulubiony to jest ten ananasowy. Tutaj mam szklankę. Już mam jedną szklankę, teraz będzie miał swoją szklankę Tomek. Albo... Słuchaj moją szklankę, pięknie. Pięknie. Albo Zuzia. To jest taka fajna szklanka z podwójnymi jakby ściankami, żeby nie parzyła. Do tego jest sitko i pokrywka. Wszystko szklane. Ale tak przychodzi zapakowane, że się nic z tym nie stanie. A dlaczego mam kubeczek? A dlatego, że mamy właśnie nowości. Czekajcie, bo tam mam już otwarte. Nowości, którymi są herbatki. I te herbaty są przecudne. Zobaczcie, są takie ogromne słoiki. Pełne herbaty. Tutaj mamy 100 gramów herbaty. I tak, tu mamy taką Colmy. Colmy. Hania mnie wczoraj uczyła wypowiadać. Colmy. Zuzia, pomóż mi. Colmy. Ona mówiła, że tego L się nie wymawia. Colmy. Taka na uspokojenie. Tutaj mamy Purify Me, czyli taka bardziej oczyszczająca herbatka. I Energize Me. Oczyszczająca, nie przeczyszczająca, tylko oczyszczająca. A tutaj mam Energize Me, czyli taka dodająca energię. Wszystkie te herbaty pachną niesamowicie. Wystarczy łyżeczka do zaparzacza i jest przepyszna ta herbata. No ale dzisiaj po treningu, jak gadam, a muszę sobie zrobić szybciutko szejka. Otwieramy. O matko! Zuzia się powołaj. To... A teraz mi proszę gnać do nosa. To pachnie jak... Dobra, powiedz ty. Jak ty, jakieś ciasto, jak tiramisu, czy coś? Jak ciasto? Dla mnie jak lody takie kawowe. Takie śmietankowo-kawowe. No. Okej. Teraz zobaczymy, jak smakuje. Ja daję trochę słonecznikowego. Zuziu, dałabyś mi mleko? Tutaj musi być łyżka. Dziękuję. Sprawdzę, czy lata. O, lata. Wiem. I mleko. Tego około 200 ml. To jest najszybszy posiłek potreningowy. Tutaj z tym shakerze takie sitko, które pomaga w dokładnym wymieszaniu. Co jest fajne w tych shakerach, to też ten spód tutaj, gdzie można sobie nasypać proszek. I tak najczęściej robię Zuzi, że zabieram jej na przykład na trening samą wodę, dodaję do tego troszeczkę oleju i tutaj wrzucam sobie dwie miarki i jadę z tym do Zuzi i Zuzia sobie to sama wsypuje i miesza. Czasami zabierasz to nawet do szkoły, tak. Nie? Dopiero po treningu miesza to i pije. Dobra, spróbujmy ten smak. O kurczę. Nie wiem, przez to zacznę zapić kawę za chwilę. Nie jest dobre, że jest dobre. Zuzia się boi, że będzie przestopiła kawę. Tomek, chcesz próbować nowy? No jest tak? Mhm. No. Ja nie mogę pić kawy, więc się napiję. Holy moly, to raczej jak lody. Powiedziałam, Tomek miał słuchawki, no nie słyszał, co powiedziałam. Dobre, nie? Jaki smak? Cappuccino. Wow, dobry. No, to jest, słuchajcie, to teraz to jest mój faworyt. Ja mówię, jest ciągle koko, ale fajnie, że jest kokosowy.
Ale czemu nie mogę zmieniać? Właśnie zmieniłam to, że to będzie mój ulubiony teraz. Właśnie postanowiłem, że będziesz moją ulubioną żoną. Okej. Ale właśnie cappuccino, no jest super teraz właśnie, jesień, zima. Ja zawsze lubiłem owocowy. To ten jest nowy, ten truskawkowy no jest... No właśnie patrzę, bo nie widziałem go jeszcze. Jest nowy, no. Mango był mój ulubiony, kokos był ulubiony, ale ten jest dobry, to zamiast kawy. Dobra, nie miałeś treningu dzisiaj. Golf. Miałem golf, no. I oczywiście, jak zwykle mam dla Was kod zniżkowy na hasło FBB30. Dostaniecie 30% zniżki. A przy zamówieniach powyżej 199 zł dostaniecie taki shaker w prezencie. Także polecam Wam nowe smaki, nowe dla mnie. Szczególnie do cappuccino. Teraz już szybciutko jedziemy z Tomkiem do sklepu po korę i zobaczyć, czy są jakieś fajne choinki. Chciałam przed domem już postawić dwie takie choineczki. My potem je zawsze wkładamy do ziemi. Trochę mi nie pasuje się ten sweter, ale okej, potem się przebiorę. A i w sumie zapomniałam dzisiaj, że czas nam w nocy przestawili. Jaka to była niespodzianka. I w sumie o piątej w nocy się już obudziłam. I tak mówię, kurczę, czemu ja nie mogę spać, bo zawsze już wstaję po 6. I mówię, nie, muszę się zmusić. A dzisiaj z Hanulą spałam, bo poszedłem wczoraj z Sebastianem spać, bo myśmy były z dziewczynami na tej imprezie, na którą szła Zuzia po tych zawodach. I w ogóle zawody super, super się fajnie skończyło, bo jeden z chłopaków, no ten najlepszy od nich, zdobył w ogóle w Stanowych drugie miejsce. Wszyscy byli w takim szoku. Więc fajnie, mieli co świętować, była bardzo fajna impreza dla dzieciaków i rodzice stali w kuchni, a dzieciaki albo w pokoju oglądali jakiś tam film, gadali, a potem wyszli na dwór i w kosza grali. Także fajnie. No natomiast dzisiaj fajnie się wstawało i o tej godzinie normalnie byśmy byli już w kościele, ale właśnie wczoraj się zgadałam z naszą sąsiadką, że jest fajna msza też o 19 i jest to msza młodzieżowa, także dzisiaj idziemy na młodzieżową mszę. Młodzież. Na której będzie grał właśnie jej syn i na klarnecie. Także już jesteśmy ciekawi. A póki co sobie spędzimy taki dzień w domu, pójdziemy gdzieś na lunch. No i tak, będziemy odpoczywać. Wyjątkowo będziemy odpoczywać, Tomku. Tak, ale. Ale głośno! Mam balkonik. Jeszcze trochę się przyda. O, to na wóz mi bierzesz? Nie, sobie. Sobie? A do czego chcesz? Do moich roślin. O. Trzeba je trochę na zimę odżywić. To weź mi też jeden worek, bo musimy w ogródku przemieszać to na zimę. A tutaj właśnie są drzewka, widzę, ale tu jest, a ja nie chcę tu. O, tam są jakieś chyba... Nie, to nie są cyprysy. Ale pójdziemy zobaczyć jeszcze inne. Idziemy zobaczyć choinki, co? A dzisiaj jest taki przyjemny dzień. Nawet całkiem ciepło w słońcu. Wczoraj byłam wieczorem właśnie w mojej zimowej kurtce już pierwszy raz. Tutaj są choinki, o. O, już tam z tyłu jakieś widzę. O, te były fajne. O! Pszczoły. Chyba mają gdzieś gniazdo tutaj w środku. Albo zbierają pyłki. Tu są fajne, tyle takie malutkie są. To jest za małe. No te są za duże. Już choinki wybraliśmy, ale chciałam wam pokazać, jakie piękne są takie te kapusty. Tu akurat jest kale. O. Coś leci na mnie. Piękne, jak pierwszy raz widziałam chyba zimą w Waszyngtonie, jak byliśmy z rodzicami, się zachwycaliśmy, jak to fajnie wygląda tam. Gdzie byśmy to mogli, Tomek, posadzić? Ja nigdzie.
Ok, trochę nie pasuje, to racja. Musimy wziąć jeszcze jakąś doniczkę, Hani, bo jej kaktusy po prostu już wychodzą z donic. A tutaj są gotowe takie choineczki. Może wyśniemy... Zamieniamy, tak? Zamienimy. No i zdecydowaliśmy, że wyśniemy taką prawdziwą, pachnącą. A w środku już święta! Muszę wam tutaj przyjść i już zrobić osobny filmik, co jest fajnego. Ale fajnie. Dobra, nie pokazuję. Hej kochani, przerywam tego vloga, bo właśnie jestem podczas jego montowania. Jest poniedziałek, gdzie normalnie powinien vlog wejść, ale miałam tak dużo materiału, bo jedną z niespodzianek miało być Q&A. Tylko po prostu tak się rozgadaliśmy, że wyszło tego Q&A ponad 40 minut. Tomek jeszcze czuł pewien niedosyt i stwierdziłam, że muszę Q&A i tego vloga z rozdaniem rozdzielić, bo to po prostu nie idzie w parze. Wyszedłby film ponad godzinny, co w ogóle jest bez sensu. A ponadto bardzo często pytania się powtarzają, więc to Q&A pojawi się jako kolejny film jeszcze w tym tygodniu, także to też jest dobra wiadomość. Będzie to Q&A, gdzie odpowiemy na pytania, na które nigdy wcześniej nie odpowiadaliśmy, a będzie to głównie dotyczyło Tomka. Tomka, ale też naszej rodziny, naszej przeszłości. Dużo pytań, takich powiedziałabym, na które wcześniej po prostu nie chcieliśmy odpowiadać. Także dowiecie się rzeczy, których jeszcze nigdy wcześniej nie mówiliśmy, a prowadzę ten kanał od 4 lat, więc w kolejnym filmie, obiecuję, będą odpowiedzi, na które wiele z was czeka. Natomiast dzisiaj zakończymy rozdaniem. Słuchajcie, rozdaniem, tak jak już wspominałam, dzięki Natural Mojo mamy 5 nagród, aż 5 nagród. Będzie to zestaw. Wspomniana już wcześniej herbata, możecie powąchać, która pachnie fantastycznie. Po drugie, będzie to shake w wybranym przez was smaku, także zostawiam link w opisie do strony Natural Mojo, gdzie możecie sobie wybrać spośród wielu, naprawdę wielu smaków wasz ulubiony. Ja tu pokazuję mój cappuccino, bo to jest teraz mój ulubiony. I do tego dostaniecie jeszcze w prezencie ten shaker. Także słuchajcie, 5 takich zestawów. A co trzeba zrobić? No właśnie niewiele, bo jest to rozdanie na nasze 80 tysięcy. Także napiszcie tylko w komentarzu, od kiedy z nami jesteście, jak długo, ile było subskrypcji, jak dołączyliście na nasz kanał. Oczywiście musicie być subskrybentami naszego kanału i koniecznie dopiszcie, który smak. Także takie proste i 5 takich zestawów pójdzie do was. Natural Mojo będzie do was te paczki wysyłało. Także serdecznie dziękuję jeszcze raz Natural Mojo. Mam nadzieję, że wam się pomysł podoba, ale to nie jest jedyna niespodzianka. Druga niespodzianka to właśnie to Q&A, które się pojawi w tym tygodniu. I mam jeszcze jedną niespodziankę, która miała być połączona z tym rozdaniem, ale niestety nie będzie z tego względu, że ja zamówiłam dla was 8 magnesików Karoliny Północnej, na które czekam jeszcze i jak tylko dojdą, to myślę, że zrobimy takie rozdanie może kartek świątecznych z magnesikiem i wtedy 8 takich kartek wyślę do was. Także tyle niespodzianek. Oczywiście będzie nam niezmiernie miło, jak nas wesprzecie i zostawicie łapkę w górę. No a my widzimy się już w tym kolejnym filmie, w Q&A, który też będzie dosyć długi. Także przygotujcie się na dłuższą chwilę z nami. Ja serdecznie was pozdrawiam, życzę wam wspaniałego dnia lub wspaniałej nocy i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more.